Cześć, przyjechaliśmy na samo południe Polski do miejscowości Ogrodzona, tuż pod Cieszynem, po to, żeby pokazać Wam to oto cudo znajdujące się za mną. To najnowocześniejsze Centrum Badań i Innowacji firmy Aluprof. To tutaj powstają szalone projekty, tutaj wdrażane są w życie wizje konstruktorów. Tutaj także testowane są fasady i wszystkie konstrukcje, które trafiają na wielkie biurowce i do Waszych domów. Co będę Wam opowiadał w środku, czeka na nas już gospodarz. Zapraszam. Dzień dobry. Jacek Cholewa, dyrektor Centrum Badań i Innowacji firmy Aluprof. Co to za miejsce? Gdzie my się znajdujemy? Znajdujemy się w nowoczesnym Centrum Badań i Innowacji firmy Aluprof. Lokalizacyjnie umiejscowieni jesteśmy w Ogrodzonej, miejscowość niedaleko czeskiego Cieszyna. Malownicze widoki, czy wielkie przestrzenie, to w zasadzie nic nie powiedzieć. Jaką powierzchnię zajmuje ten zakład? Część biurowa zajmuje powierzchnię 1200 m2. W tej części zlokalizowane są biura dla laborantów, biura dla pracowników działu rozwoju oraz miejsca dla naszych klientów, którzy przyjeżdżają na badania. Ze mną jest Michał Marcinowski, menadżer produktu firmy Aluprof. Michał, proszę powiedz, gdzie my się znajdujemy, co to jest za konstrukcja za nami? Znajdujemy się w laboratorium w Ogrodzonej przed największą kabiną do badań wstępnych typu. Ta kabina mierzy 10 na 10 metrów i znajduje się w niej konstrukcja, która właśnie przechodzi badania wstępne typu, wiatr, woda, powietrze mówiąc w skrócie, z tym, że na podstawie standardów amerykańskich. Ta konstrukcja to system dedykowany pod obiekt drzwi, podnoszono przesuwne MB77HS, ale oprócz tego, że te drzwi mają spełnić wymagania szczelności, odporności na obciążenia wiatrem, to też to wyjątkowe obciążenie tutaj będzie występowało, huraganowe. Ta konstrukcja musi przenieść obciążenie wiatrem huraganowym przekraczającym 400 km na godzinę. Po co takie badania w ogóle się wykonuje? Dlaczego badacie produkty przed dostarczaniem ich na budowę? Każdy wyrób budowlany, aby legalnie został wprowadzony do obrotu, musi przejść badania wstępne typu. Dlatego też, aby legalnie wprowadzić wyrób do obrotu, należy zbadać to na podstawie danych norm albo europejskich, albo też amerykańskich. Ale to, co jest za nami, to już jest inna konstrukcja, inna komora. Proszę powiedz, co tutaj będziemy z kolei mogli zobaczyć? To są drzwi otwierane na zewnątrz, funkcyjne odporności ogniowej. System MB78EI, który będzie badany na również wiatr, woda, powietrze, czyli badania środowiskowe, mające na celu zadeklarowanie parametrów szczelnościowych dla tychże najpopularniejszych systemów drzwi odporności ogniowej. Jak mogę się domyśleć, za nami znajduje się piec. Piec, który służy do... Piec, który służy do badań odporności ogniowej. Zastosowaliśmy takie rozwiązanie ruchomego stropu po to, aby ograniczyć zużycie gazu. Palenie, spaliny, gaz, dużo substancji toksycznych się z pewnością podczas takiej próby badania wydostaje. Jak sobie z tym radzicie? Nasz piec wyposażony jest w system oczyszczania spalin, bardzo nowoczesny system. Wszystkie spaliny i wszystkie zanieczyszczenia, które wydobywają się w trakcie badania, pochłaniane są okapem, który znajduje się u góry. Spaliny wewnętrzne odprowadzone są instalacją zewnętrzną do systemu komory oczyszczania spalin, która znajduje się na zewnątrz budynku. Oprócz tego piec wyposażony jest w taką ciekawostkę jak kamera do obserwacji badania od wewnątrz. Kiedy wymienimy tą ścianę testową na normalną ścianę stalową, w której możemy coś zabudować, jak to się odbywa? Budujecie każdorazowo ścianę normalnie betonową? Tak. Za każdym razem przygotowujemy imitację budynku. Wykorzystujemy odpowiednią ramę, która znajduje się tutaj z boku. Zabudowa tych ram odbywa się na tych właśnie stanowiskach. Nie zabudowujemy tego na piecu. My na piec wwozimy gotową ramę z zabudowaną próbką. Michał, pan Jacek już nam opowiedział co nieco o piecu. Powiedz proszę, co to znaczy w ogóle klasa EI? I jakie produkty możemy tutaj przebadać? E odpowiada za szczelność konstrukcji, aby ogień nie przedostał się na drugą stronę, bądź ciepłe gazy, które mogą doprowadzić do zapłonu. A I to jest izolacyjność termiczna. Polega na tym, że po drugiej stronie konstrukcji, na konstrukcji, temperatura nie może być wyższa niż normowa. Co Wam daje takie laboratorium? Czy konieczne jest posiadanie własnego? Te laboratorium to wielka możliwość dla nas, możliwość badania prototypów. Tych konstrukcji, które na razie nie ujrzały światła dziennego, weryfikujemy je pod kątem parametrów technicznych, a następnie badamy konstrukcję pod kątem prowadzenia wyrobu do obrotu.